Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Eryk Czesław Czechiński. I widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Oczywiście, słuchajcie, moi drodzy, Fallout 3. Na samym starcie tylko przypomnę, że możecie łapkę w górę zostawić, a my kontynuujemy. Kurczę, powinienem te wszystkie rzeczy sobie porobić wcześniej, ale tak szczerze to wstałem i tak od buta sobie odpaliłem odcinek. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy wczorajszy odcinek. Czyli tutaj, to jest chyba Biały Dom. Zrobimy szturm jak ostatnio, znaczy ostatnio, kilka miesięcy temu robili szturm Amerykanie na swój własny ten, także dzisiaj my robimy. Tu jest bitwa. Tu są kampania szpona, moi drodzy. Tu jest zadyma. Mam dzisiaj przygotowań. Dzisiaj mieliśmy odwiedzić prezydenta, więc mam nadzieję, że to się uda kompletnie odwiedzić tego prezydenta. Nie będę ukrywać. O kurwa. Te oni też są na czerwony. O. Kurwa, wszyscy się nadupcają między sobą. A Sharon nasz, Sharon nasz. Dlaczego wszyscy inni do mnie strzelają? Czy to bez sensu jest? Potrzebuję mojego przydupasa, gdzie on jest? Bez przydupasa może ciężko, bo ja muszę polepszyć te. Nie mam miejsca za bardzo już. Where is my przydupas? To ty. A, bo ja w Harona strzelałem, okej, okay, pojebało mi się. Wszystko mi się już pomieszało. Dobra, to co, damy mu uzbrojenie wszystkie właściwe. Będzie Gitos. Wow. Ej, bo ja ci broń oddałem, oddawaj broń. Działko obrotowe, nie chcę chińskich pistolet. Najbardziej mobilny jest. To jeszcze bym sobie kurde zajmował. Dobra. Co jakby dzisiaj był taki lekko przymulony, ale... Tak jak mówię, dopiero wstałem. Też odcinek chciałem na szybko nagrać. Wiecie, rozgrzać się. Przed dniem. Właściwie to, kurde, problem jest taki już w tym Falloutie, że ja po prostu nie mam miejsca. Taki jest problem widzowy. I ja mam wszystkie rzeczy, które są potrzebne, więc... Właściwie nie wiadomo, wszystkich strzelamy. Musimy wszystkich. Kapsle. Butelka po Nikoli to nie. Tak jak mówię, właśnie, no nie do końca wiem, czy to zbierać, bo tak szczerze to już mam tyle rzeczy. Wydaje mi się, że teraz powoli będę robić tak, że będę zbierać tylko te rzeczy, które są zdecydowanie lepsze od moich. Kurczę. Te trudne zamki, wam powiem, są trudne. Nie uwierzycie. Brudna woda, Simpak. O, następny poziom, zajebiście, wreszcie, dobra. Myślę, że naprawa na 100, bo to jest super ważne, by do 100 naprawę walnąć. I co dalej w sumie? Broń lekka, retoryka, walka wręcz. No. Materiały wybuchowe, broń ciężka, handel. Nauki ścisłe to jest, żeby co? Żeby chyba do terminali. Czy my potrzebujemy wchodzić do terminali? Znaczy w teorii nie potrzebujemy, ale... I tak ja nie lubię robić tych terminali, więc... Broń lekka?
Pytanie, co to znaczy broń lekka? Dobra, materiały wybuchowe, broń ciężka? Rzutnie rakiet, więcej tego. Kurde, ja to nie potrzebuję, bo i tak mega dużo zadaję. Dobra, to nauki ścisłe. Bo i tak mega dużo tego zadaję. Obrażeń. Szybki metabolizm daje ci premię 20% do punktu wytrzymałości. Kanibal nie chcemy. Korzystając z finezji masz większą szansę na trafienie przeciwnika. Dziecko nocy też nie, komandos też nie, rewolwerowiec nie, poszukiwacz skarbów jest koks, bo to daje ci więcej kapsli. I właśnie ostatnio, no to też jest fajne, krwawa jatka. Bo ja myślałem, że poszukiwaczem i tak ostatnio patrzę i tak sobie myślę, kurde, kiedy my dostaniemy ten wyszuki, ten do metalu wyszukiwacza, to chodzi o to, że po prostu gdzie wchodzimy, to znajdujemy więcej kapsli. O to chodzi. No. Superklej. Nawet po polsku to się mówi superglu. To mówi superklej. Nikola Tesla i ty. Nic więcej? Nie, no dwie spinki za to? Nikola. No i tyle. Kurczę, molek. Może gdzieś pominąłem coś. O! Jest jak jest widzowy. Biurko. Kapsle. Patrz, że znajdujemy więcej kapsli, to jest na pewno OP i warto było dać to na samym początku, ale nie wiedziałem, że to o to konkretnie chodzi. Dobra, bym chciał na mapę spojrzeć, żebym się tu nie zgubił. I żebym... Bo chciałem się cofnąć, bo tam były jakieś drzwi. Były jakieś drzwi, których nie wziąłem, mam wrażenie. W sensie nie otwarłem. Kurde, ale już... Nie wiem, które te drzwi były. Tutaj? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co. Nie, to... Cześć, stąd przyszliśmy. Tak? Chyba tak. I tutaj? Nie. Kurwa. To jest? No, poczekaj. Tu? 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 Ja pierchruper. Tu? I tu, nie? Dobrze? Tak. Myślałem, że znowu te same drzwi biję. Tutaj, super mięśniak. Sweet America. Tu byliśmy. Słyszę jak ktoś. Słyszycie? To jest albo jakiś giga wielki skurwol, albo ktoś miotaczem ognia na dupca. Obydwie też z tych opcji. Znaczy nie, wolę, żeby ktoś miotaczem napierdalał, szczerze mówiąc, niż żeby to był giga wielki skurwol. O! Wow! Nie mogę. Ale dałem w dałki. Jak Haron nie żyje? Kurwa, musimy wczytać. O nie, i wszystko... Niedobrze, widzowie. Bo Haron syf odpierdala się, wpierdala solo i... Później ma za swoje, no. Idziemy, idziemy. O! A to mówą mu ktoś przypierdolił. Szybki save. Zanim Haron się wypierdoli. Dobra, flankuje naszych. Dobra, ty. Jeżyczka. Ty. Dobra, no to atomówka widzę załatwiła tutaj sprawę. Jeśli chodzi o supermutanta. Nie moja, więc
Chyba, że to Charon zapierdolił superatomową. Znaczy miniatomową, to nie jest superatomowa. Tylko miniatomowa. Teraz będziemy mogli w kurwę naprawiać, będzie na maksa, będzie to stopy, inwestycja. To? O, elfach. A, bo ja nie mam żadnego tego pancerza, co jest? Oddałem też Charonowi, kurwa, mać, co ja robię? Ten to ma wszystko, nawet nie chce mi się patrzeć. O kurde, ile tu jest rzeczy, widzowie. Ja właściwie też nie do końca wiem, po co my tu przyszliśmy. O, ja pierchruper. Nóż bojowy. Ale muszę się pochwalić, tak jak już i tak gramy w grę i mogę pogadać. Wczoraj, słuchajcie, zagrałem trashem na midzie. Next poziom już? Ło kurde, ale szybciutko. Ja bym dał nauki ścisłe. Ty, a czemu się nie zrobiła naprawa? Ola, co jest? Dlaczego? Coś zepsułem w poprzednim... A, czytałem save'a. Kurde, Malek. No to pewnie. Zapomniałem o tym. No i tego do szukania kapsli by się przydało. Znaczy wątpię, że już aż tak nam kapsle będą potrzebne w gierce. No ale wiecie. Wolę mieć. Tutaj jakiś pistolet, skrzynia z amunicją bez ammo, koks. Pałka policyjna. I co? I powiedziałem, to kończyłem historię? Nie wiem, że zagrałem tego. Grałem sobie trashem słuchajcie, na midzie. I elegancko, słuchajcie, zdobyłem sobie tego. Quadre wczoraj. Prawie penta, ale ktoś mi zapierdolił. Frajer. Dobra, behemoto szukaliśmy. Kurde, ciężko jest, jeśli chodzi o... Czy my powinniśmy to zniszczyć? Właściwie to sprawdzę. Ale dźwięk jakby się coś zbugowało, nie? Czyli nie. Tylko se zepsułem moją ulubioną broń. Dobra, i teraz mamy jakieś opcje pewnie, iść na dół albo coś takiego. Wydaje mi się, że pójście na dół to jest dobra opcja z tego wszystkiego. Dlaczego te wieżyczki ogólnie nie działają? O. Grubas. To ten chłop z tych miniatomówek strzelał. Chodź tu. Aaron. A mi się nawet podoba. Uzbrojenie, tylko że ci znowu nie oddał wszystkiego co tego. O, nie może więcej nieść. No to niedobrze, to trzeba w takim wypadku zawsze trzeba Charonowi wziąć wszystko i po naprawić to. To jest strasznie tak ciągle trzeba to robić, nie? Dlatego no nic, no trzeba, jeżeli chce, albo są dwie opcje, nie? Albo robić to, albo nic nie brać. No, wolę to robić, niż nic nie brać. Jestem chomikiem strasznym, jak mam okazję coś zostawić, to zostawiam zawsze. Ja mam na kompie na przykład filmy z... tam sprzed kilku lat po prostu, w wersji niezmontowanej na przykład, nie? Te same, które wrzuciłem zmontowane, to mam też niezmontowane. I ta, nie chodzi o gameplay, bo tu akurat tego, ale chodzi o... o takie filmy... vlogowe. Dobra, czy my mu chcemy oddać chemię całą? W sensie, to co waży, to bym mu oddał. Ale to sobie możemy przeczytać właściwie. To też chyba. Pluski... Mielona, Nukola. To bym poddawał, bo że będzie mi łatwiej zamiast od niego ciągle ściągać te pancerze, to będzie mi łatwiej tak robić. Te pancerze bym sobie zostawił. Szkocka, jakieś łyski, to trzeba wszystko mu poddawać.
I tak już nawet nie będzie tego sprzedawać właściwie, tak szczerze. Bo wszystkie te rzeczy zostawiam właściwie w domu, nie? Pokazywałem wam w poprzednim odcinku, że wszystkie te rzeczy są w domu właściwie zostawione. No bo nie mam za bardzo co z nimi zrobić, ale tak jak mówiłem, też są czasem potrzebne te właśnie te pierdoły. A ja często ich nie mam, żeby zrobić jakąś super, super broń. I niestety nie mogę jej zrobić. O, granaty mogę mu oddać. Co tu jeszcze jest? Karabin, bo jest na maksa. Mina. Nóż. Nóż jest na maksa, ten jeden. No ten też mogę. To co jest na... To też w sumie. O, to też. To też. To też myślę. No jesteśmy Gucci. Idziemy. A skąd przyszedłem? Stąd przyszliśmy? Nie. Tak, stąd i lewo, czyli możemy iść albo prosto, albo w prawo. Pójdziemy prosto na razie. Mam nadzieję, że nic nie pominęłem. Nie wiem, czemu miałem wrażenie, że chłop powiedział I am the boys. Znowu. Me and the boys. Piękny memik. O, to tylko takie tego jest. Mogę sobie usiąść na kanapie, ale nic więcej. No dobra. Kubek. Ja chcę kubka. Czyli musimy schodzić do jakiejś podziemi, tak? No dobra. Tu aż tak dużo rzeczy nie było. Już patrzyłem. No będzie uważany normalnie tego. Będzie normalnie nagrywane. Wow! Ale nie wiem, kurwa, którzy to nasi są. To jest robot. To nie nas? Chyba nie. Tu kurwa nikt nie jest nasz właściwie. Oprócz Harona. Haron jest nasz. Haron to ziom. Haron to marka. Nie wiem, czy nie powinienem trochę oddać teampaków Haronowi, więc chodź tu. Wymienimy się sprzętem. A ty jeszcze nosiłeś, dobra, chłop jeszcze nosił tego. Na mordzie takie. To nie jest uzbrojenie, to jest to. To mu damy. I no damy mu trochę tego, nie? Simpaków, tak, z pół mu damy. Nie, żeby sobie tam użył. Będzie uszkodzony lekko. Właśnie mieliśmy to przeczytać. Pyk, skradanie się o dwa, a to drugie. Broń biała, no i koksia. Simpaki. Trochę chyba za jeden za dużo użyłem, ale chuj z tym. Tutaj. Tam przyszliśmy? Nie. Tam przyszliśmy. To tu co jest? Nie wiem. Dobra, to zaraz. Kurde. Pewnie na górę się tu wchodzi. Kampania szpona. Kurwa, nie mam miejsca już powoli. Ciemalski. Ogniwo. Żłoma. Nie bierzemy żłoma. Tu deska z gwoździami. To jest useless. Granat i mięso możemy wziąć. Chuj z deską. A, poczekajcie. Odpalę sobie w ogóle FPS-y. Żebym widział ile jest FPS-ów, bo ja sobie na przykład gram w ligę, no to nie widzę, tak? Ile mam. Wyłączam w sensie, bo tam masz ten. Tamten jest fajniejszy, mi się lepiej podoba. Karabin myśliwy. No już mnie nie stać, ty. Nie jesteśmy już. Nie bierzemy tego. Nie mam. Kurde. Nie mam jak. O, jeszcze jeden. A ten mogę wziąć i ulepszyć mogę, no. Pewnie będzie gites. Jak już naprawdę nie będziemy mogli ulepszać, to. Tylko bo nie chcę trochę też tego czasu zajmować, nie? Bo to trochę trwa zanim wybierzemy i to poulepszamy. Okej. Okay. Co my nosimy? A, takie same. Zajebiste są te pancerze szpona. Mam je trzy. Ale już więcej nie możemy nic wziąć.
Idziemy dalej? Kurczę, ja bym się cofnął, bo to jest chyba tam na górę, żeby wejść się i tam jeszcze coś polutował, jakieś naboje czy coś. Tak to ogólnie to nic już nie bierzemy. Ale naboje i chyba, że coś będzie turbo, wiecie, drogiego, nie? A się wyrzuci. Ale coś mi przyjdzie do głowy, że coś było do wzięcia. Trochę się chodzi jak w Tarkowie, mam takie wrażenie. Tu? Nie. Tu? Tak. Pyk. Kaliber 16 amo. Też mam tego perka na zbieranie więcej amo. Granaty. Karabin snajperski. A ja mam karabin, tylko w domu. Więc, no niestety. Tylko możemy tak zrobić. Możemy skoczyć? Możemy. On się teleportuje? Powinien, nie? Git. O, siemalski. O tak. O kurwa. Trzymasz się, Haron? No i... O. To było. Karabinu nie bierzemy. Oni mają uses te karabiny. Tylko, że wiecie. Uses, a warte 45, nie? Więc no. Niby useless, ale... Coś tam warte jest. A jak coś jest warte, to już mnie nosi, jak nie mogę tego podnieść. Trudne, na szczęście mamy te zamki. No przecież nie mógłbym wytrzymać, jakbym nie miał zamków na maksa ustawionych. Dobra. Przedwojenne pieniądze, super glej. Akurat dużo warte są. Wszystkie rzeczy tak, karton szlugów. Odkurzacz? Nie wiem, czy nie potrzebujemy odkurzacza. Możliwe, że potrzebujemy odkurzacza, ale waży strasznie dużo, więc nie chcę tego brać. Tak mniej więcej, jak coś jest warte, tak 10 za 1 kilo to bierzemy, nie? Czasem mi się tak kliknął 7,5, to też można. Aaron! Chodź tu. Chodź tu. Zajebiście, jesteśmy bogaci, Aaron. Rozumiesz? Bogaci. Wyrzutnia rakiet mogę ci oddać, strzelbę bojową, sprężynowiec. A, i tak nie biję z tego rozpruwacza. Dobra, mamy 40 kilo, ale to jak już mówię, nie będę już podnosił broni i wymieniać się z Harolem, bo to nie ma sensu. Trzeba szybko zapisywać, żeby Haron mi nie padł. Jest tak przydatny Haron. Z Haronem to wszystko można robić. Konie nawet kraść można z Haronem. Chłop ma taki damage. No i strasznie chyba te super buty antypsylu by mieć. Takie wrażenie. Prezydent naszego serca. Ciekawe. Właściwie to nie do końca mamy jakieś tutaj misje do zrobienia, w sensie tak sobie chodzimy. Obym tylko zdążył jeszcze do prezydenta was zaprowadzić dzisiaj. Tam jest droga oczyszczona, więc to nie powinno być zbyt trudne. Że ja nie wiem, czy to jest prezydent, w sensie... Coś tam było, ale musicie sami kurwa zobaczyć. Tam były to, bo ja to nagrywałem słuchajcie na odcinkach, natomiast wyobraźcie sobie, że nie uwierzycie, ale nagrałem bez głosu, jak mówiłem. Bo mi OBS stwierdził, że wybornym pomysłem jest no wyciszyć się. No i jak powiedział, tak zrobił. To jest fajne i dużo obrażeń ma, więc wezmę. Nie wiem po co są te strzałki, ale to... Bo tam jest taki, słuchajcie, tego jest. Jest taka broń do wytworzenia, która ta laska mówiła, nie wiem czy pamiętacie. Ona mówiła, że będziesz mógł z tego strzelać, nieważne czym, zawsze będziesz mógł strzelać. To może do tego są strzałki.
Jakby miał strzelać. No przyszliśmy? Tak. Dobra, idziemy. A poczekajcie, ile mam ubioru? Taki test totalny. Dobrze, że mam założone, a nie tak jak wcześniej. Teraz to. No mina może mnie wysadzić, no. Ale tak to raczej będzie ciężko. Mina powinna sobie dać radę. Czy my w ogóle będziemy mieli jakąś taką możliwość wyjścia tu? Czy my będziemy tylko szli w dół, a potem będę musiał nadupcać do góry? Jeżeli będę musiał nadupcać do góry, to się wkurwię. Dawaj, amo. Amo, amo. Ślubi. Wow! Wow! O. Dzięki, Haron. Haron to szef. Oczywiście na koniec, słuchajcie, no to nie ma... Wiecie... Nie ma tutaj dyskusji, że chłopa zwalniamy na koniec tutaj naszych przygód. Haron zostanie wolnym mutantem, czy gulem. Może i człowiekiem, jak tamten chłop znajdzie jakiś ratunek. Kto wie, co się znajdzie. Może się uda. Wiem, że w czwórce są gule też, więc nie wiem, czy znalazł. Tylko w tej czwórce możemy walczyć też w innych regionach. Ja już nie pamiętam. I nie znam się tak za bardzo na lore, więc możliwe, że po prostu w innych regionach walczymy. Tam powiedzmy od trutka nie dotarło. Chłop z granata mojego zapierdolił, ty. Nie po co ci daje granaty, żeś ich rzucał, ty. Aaron. Moje granaty, kurwa. I tak są twarde. Kapsle o superklej akurat GOX. Vitos, światełko kontrolne. Nicola superklej. No i git. Tu nie zebraliśmy. Kurde, ciężko jest, gdzie tu kurde iść? Trzeba wybierać tę drogę, gdzie nie powinienem iść, w teorii. Czy to tu? Nie wiem. Pudełka. Metalowe pudełko. Superklej, pyk. Tu nic. Tu jakaś szkoła, coś. Uważam. Dawaj, Nicole. O, wziąłem całe? A nie, wziąłem tylko po jednym. Panek na kawę. Wino. Ty, pierwszy raz widzę wino w tej gierce. Bez kitu. Wcześniej ani razu nie widziałem chyba wina. Wino, wypij do dna. Nikt, dosłownie nikt, każdy polski streamer. Wino, wypij do dna. Słodkie wino, każdy zna. Karabin szturmowy. Granat weźmiemy, karabin może nie. I amunicję też by się przydało. Ciągle jesteśmy na tej... Kurczę, strasznie mało piosenek mam wrażenie jest. Ciągle to same chłopy puszczają. A ten to już w ogóle ciągle to same puszcza. Karabin szturmowy... Oj ty, ile to ma? Ile to... A nie, to jest wartość. Myślałem, że obrażenie 35. A to wartość też. Tak. I co, teraz z powrotem, nie? Kurde, tak mi się coś wydaje niestety. Że teraz muszę z powrotem zadupcać z buta. Niedobrze. Jakby tak na mapę. Kurde, ciężko, nie w tą. Nie, bym... W którą my chcemy iść? To. Tam. Czy tu damy tam pójść radę? Something that is unquestionably
Byliśmy. Chyba tak. Tu nie byliśmy. A tu nic nie ma. Tu nie byliśmy, no. Pomyłka. Kurde, znowu już nie ma miejsca. Ty nic praktycznie nie biera, nie ma miejsca. Co jest? Biorę tylko takie super ważne przedmioty, które są super drogie. A, tu nie byliśmy. No to może tutaj będzie wyjście na skróty, no. Kto wie. Tu są drzwi, tu nic nie ma. Dobra. A tu jest pokazane, że drzwi za tym są. Pewnie w lewo i będzie wyjście. I tutaj w prawo. I tu powinno być wyjście. No, kurde. Czy to jest wyjście? Ale on się zbugował. Prawie jak wyjście. Kapsle, naboje, bierzemy. Dobra, idziemy, co? I tutaj chyba w lewo, co? Do strzału. To nasi? Ni chuja. O kurde, ale wpierdol. Mówię, że oni są moca, oni są przemocarni. Czy strzały inny trochę nie ma jakby. Oczywiście. Na szczęście mam save'a. Dobra, będę przyjmować za Harona wszystkie ciosy. Git. Tylko, kurczę, mało pitosu z tego. Nie wiem, żebym się... Właśnie zastanawiałem się, czemu powiedziałem mało pitosu, w sensie sam nie wiem, co miałem na myśli do powiedzenia. Nie chciałem powiedzieć mało pitosu, chciałem powiedzieć, że jest mało czegoś, ale nie pitosu, ale już nie wiem czego. No, to dobrze, że nie cofałem się całą drogę, tylko tak na skróty sobie poszliśmy. Aaron idzie, mam nadzieję, że się wychiluje. Idziemy do prezydenta, wiem, że jest 32 minuta, więc musimy się pospieszyć, bo godzina będzie trwał odcinek, a tego bym nie chciał. Zina to trochę za dużo jest. O, siemalski. O, dawaj ja mu. Kurde, nawet ama. Nawet złota przy sobie nie masz. Mówiłem wam, że... tak, bo kiedyś ostatnio właśnie... Chciałem nagrać Gothica, właściwie teraz na tą serię zamiast Fallouta, natomiast... Gothic mi nie działał i nie wiem, czy mówiłem, że to przez Frapsa. Wydaje mi się, że mówiłem gdzieś w którymś odcinku. Ale no, przez Frapsa wszystko się zepsuło. Kumalski? Więc nie używajcie Frapsa, jak używacie OBS-a. I teraz musimy zrobić bardzo ważne rzeczy. Czyli ja muszę was zabrać, kurczę, do prezydenta. Tylko problem jest taki, że ja nie pamiętam, gdzie jest prezydent. W sensie, zapomniałem już, bo to było dawno. To było kilkanaście godzin temu. W gierce. Więc bardzo bym naprawdę chciał, ale kurde, czy się uda? Mam nadzieję, że to tu, bo jak nie, to jest strasznie... straszny kwas. Kurde? Tu was jeszcze nie byłem, więc nie wiem, czy wam... Tu była bitwa duża właśnie. Wow, dzięki za wystraszenie, my spoko. Gdzie my chcemy iść? Do tego Voltecha? Znaczy, chyba możemy przez ten Voltech przejść. Co
Ale to miło. Concerns about securing the our eye on you. Should the unlikely event arise, the planet is laid to waste. We hope you've enjoyed our tour today. If you dobra, i tutaj. Nie wiem, czy wam pokazywać w sumie tą drogę. Nie, to nie było tutaj. Stąd wzięliśmy, słuchajcie, tego. Stąd wzięliśmy... stąd mogę wam powiedzieć, bo stąd właśnie, słuchajcie, wziąłem tego. Antenę. Stąd była wzięta antena. Z tego konkretnie. To jest dobrze, że pokazałem. Dobra. Ale to co? To widzimy, wydaje mi się, że ja sobie powinienem tam podróżować solo i po prostu widzimy się, jak to znajdę. Mam nadzieję, że się widzimy. No jak się nie widzimy, to i tak mam jeszcze będziemy się widzieć. To nie ma sensu, ale no. O kurde, klatka. Dobra, już jestem przekonany, gdzie to było. To były archiwa narodowe, czyli tutaj, widzicie. Świetnej akurat muzyki słuchamy. I przeprowadzę was, co tu się działo, ja wam powiem zaraz. Bo to była duża bitwa, tylko my chcemy iść pod ziemię archiwalne albo safe. Wydaje mi się, że w safe. Poprowadzę ten odcinek teraz, jak sobie chodzimy, z tego względu, że i tak po tym kończę, a tak będzie 30 minut tylko, bo wam bym pokazał. A tak... No. Więc sobie pochodzimy. O, nawet są tu jeszcze potwory. Kurde. One są... No, jest wysoko. Coś tam se biją, nie? Ja nie pamiętam, czy my konkretnie tutaj? Nie pamiętam, czy to był safe, czy były te... A nie, to nie był safe. Widzicie, czyli w drugą stronę. I musimy iść do podziemi archiwalnych. Tutaj właśnie... Przeprowadziłem niezłą bitwę, jak widzicie, to wszystko to właściwie wybiłem solo. To co krałem sobie poza odcinkiem, bo miałem ochotę po prostu sobie pograć. Najzwyczajniej w świecie i no i to sobie grałem, nie? Proste. A i tak jak ja gram, to właściwie za każdym razem jak ja gram, to też idę jakby da... Wow. A to on się uderzył o tego. O tą pułapkę. Nop. My tam musimy iść. Damy ten radę? Może damy? Widzicie, była bitwa prowadzona tutaj. Wszystko jest przeszukane, także jak ktoś się martwi, że już nie ma różnych rzeczy, to są jakieś, widzicie, złomy tego. Wszystko to było przeszukane już dawno temu. Do tego. Teraz będziemy na miejscu, widzowie. O, terminal. A, zablokowany. Nice. Dobra, jesteśmy pod ziemiach i teraz idziemy do wschodnich skrzydł archiwów. Nie no, dobra, na przyszłość będę wiedział, żeby tego nie pokazywać, bo to nudy jak skurwesyn. Sorry, widzowie. Człowiek się uczy na błędach, no nie? Na dół? Chyba na dół. Tu, pyk. I tutaj. Kawę. Tak, już widzowie jesteśmy. I nie wiem, o co chodzi, wiecie, bo ja tak za bardzo mówię. Ja tak po prostu... słuchajcie, sobie tutaj robiłem misję. Zobaczcie, ile tutaj musiałem wybić tych wszystkich tych. Tych wszystkich robotów i tak dalej. Musimy iść niestety boczną drogą. To jest pełno tego, gazu, więc jak pierdolne w to wszyscy umrzemy. Tędy nie mogę? Mogę. Tutaj wszędzie są te roboty, które pokonywałem, walczyłem z nimi. A tutaj czy ja wszystko to czyściłem? Chyba nie. Może i tak? Ciężko mi powiedzieć, może też miejsce nie miałem do końca na wszystko. Idziemy. Dobrze, idziemy?
Kurde, nie wiem, zaraz się zgubię i tak będę musiał przerwać i zatrzymać odcinek. Jakiś mam taki problem, kurwa, z kliknięciem, zatrzymaj na chwilę, no. Przecież i tak się widzimy zaraz, co to mogłem to zrobić, ty. Kurwa, co? Co? Ja nie chcę... No! Co ja zrobiłem? Dobra, widzowie, jak zaraz tam będę, no. Dobra, jesteśmy już przy samym końcu. Strasznie zawiłe te tunele są, to. I to jest te drzwi, o które chciałem wam pokazać. To na sam koniec odcinka. To! You've breached our defenses, evaded our best soldiers, and you've raided my home. But I have not yet begun to fight. I cannot allow you to steal our freedom. The declaration must remain here. It is our symbol of hope, the one thing that cries out, we are a free nation. Ty pewnie jesteś Button Gwyn, ten drugi z sygnatariuszy deklaracji. Then my reputation precedes me. Good. Nie ma co chodzi. That should make you well aware that I am not to be trifled with, and that my loyalty to the states is legendary. I know your fighting prowess far exceeds my own, but I will still duel you to the death if I must. What will it be then? Rapiers? Pistols at dawn? Out with it! To bardzo odważne zachowanie, ryzykować życiem dla jakiegoś dokumentu? Dlaczego miałbyś zrobić to wszystko dla kawałku papieru? This is no mere scrap of paper, sir. This is the doctrine laid down by my fellow members of the Second Continental Congress. It absolves us of the tyranny of King George III of Great Britain. It is perhaps the greatest symbol of this free nation. Masz świadomość, że jest jakieś 500 lat później? Petty lies and deceit may be the way of Great Britain's crown, but I will not succumb to such tomfoolery. Since it appears you wish to resolve this without bloodshed, may I suggest you stand down and surrender? I can promise that you will be treated well. In a manner accustomed to any member of... Polskę górą, nie, armia królewska, co ty pierdolisz. W tej sprawie jest znacznie więcej niż się... W całej tej sprawie jest znacznie więcej niż... Co? Please explain, but I warn you, I am well versed on the tactics of the underhanded redcoat spy. You do well to remember that. Retoryka, jestem Thomas Jefferson i przybywam tu od... By odbić, udowodnić swoją uczciwość. A, dajmy temat. Are a liar, a fraud, and likely a spy of the royal crown. I warn you not to test my patience. You'll find it wearing quite thin. Udowodnię swoją uczciwość, pomogę ci wykiwać czerwonych. Interesting. I had a plan for just this sort of situation. Perhaps this will prove that you're here as an ally rather than an enemy. Create a forgery of the declaration and send it off to Great Britain. It might be just the delay we need to get the document out of here safely. I'd love to be at court when King George finds out he wasted all his resources gaining a forgery. We have to be cautious, though. The British scholars would recognize a poor duplicate almost immediately. Jak zrobić przekonującą fałszywkę? If you bring me some iron gall ink, I could produce a mirror perfect. The best place to find some would be in the Arlington Library, which is why I have been unable to do this myself. After all, I can't abandon these fortifications. To już się zaczyna robić nie to, że strona oddawaj deklarację, ale już... You'll find that to be very difficult when you'll soon be hanging from the gallows outside the State House in Philadelphia. Aron się nie pierdoli, wizowy. Nad wysiłem mogę nic zrobić. Terminal bezpieczeństwa archiwum, czymkolwiek jest. No nic, pogadaliśmy sobie w takim razie. No i tyle, i co? Jakaś deklaracja, no nie wiem o co chodzi, co to jest? Terminal, otwórz drzwi skarbca, otwórz drzwi... Otwórz zamki magnetyczne. Brak zasilania. Aha. No dobra.
Stawę. Co tu jest? A co to za szefowe itemy są? O, jeszcze... Pajunia, ołówek. Harmonia, może nie, whisky. Trzeba się wymienić sprzętem. O! Sprzętem. Masz chiński pistolet, granat... A nie, ten, nie możesz już. O kurde, to mamy problem. Bo już nie mogę nic podnosić za bardzo. Oprócz amunicji. To niedobrze, bo tu pewnie będą w kurwę drogie rzeczy. Bruka batona. A to muszę wziąć, no. Dobra. Trzeba się prze tego się... A wiecie co? Co ja pierdolę? Będę się tam bawił. Uzbrojenie. A wydupcem jest tym. No i gitos. Stawę. Dobra, i teraz mamy dwoje drzwi. Dwa drzwi mamy. Zobaczymy, do czego te drzwi prowadzą. To są drzwi do jakiejś sejfu, z tego co rozumiem. Co to? Aha, to jest to biurko stamtąd. No dobra, otwórz sejf. Kapsle, przedwojenne siano, whisky, kit. Tu, deklaracja niepodległości. Okej. Okay. Tu, aparat fotograficzny. Chcę kapsle, przedwojenne siano. No, opowieści handlarza mięsem z Jacktown. To możemy nawet przeczytać się, bo powinno być w chemii. I też. No powiem wam, niedużo mają w tym sejfie. Zgaduję, że... Nie, znaczy nie wiem, czy sejf powstał przed wojną, może nie, skoro są tam przedwojenne pieniądze. O kurde, widzowie, a to jest. Gdzie my jesteśmy? Aktywacja John Hancock. Dyrektywy jednostki. Jednostka John Hancock została zaprojektowana jako uczestnik naszej rekonstrukcji sceny. Deklaracji grała na rolę Johna Hancocka. Pierwsza natura posiada ona też standardowe programy przewodnika i ograniczone programy ochrony. Ja nie chciałem wychodzić. Okej. Okay. Czyli to nie jest prezydent, który do nas mówi. Tak co przed chwilą myślałem. Przywołaj, wyłącz. Okej. Okay. Myślałem, że ten chłop co mówi, a to jest Baton. Dyrektywy. Jednostka Baton Quinto została zaprojektowana jako uczestnik naszych rekonstrukcji. Mogę go przyzwać? Przyzwij. Jest niemożliwe. Benjamin Franklin. Pewnie dokładnie to samo, co? Tak, aktywuj. Nieobecna, przyzwij, nie mogę. Wyłącz, nie mogę. Poczekamy, bo chciałbym może jeszcze kogoś tego. Aktywuj, przywołaj, nie mogę. Sorry. Edward. Aktywuj, przywołaj, nie działa. Thomas Jefferson. Aktywuj, przywołaj. O, notatka. Jeśli ktoś posiada informację o zamianie programu głosowego naszego protektora Thomasa Jeffersona na połączenie radiowe ze skierowaniem częstotliwości, proszę o kontakt z administratorem. Ciekawe, a tam są jeszcze drzwi. O kurde, zapasowy, o, zapasowy. Aktywuj. Niezaprogramowana. Przywołaj. Nie. Jednostka obecna. I tak się odwracam teraz. Konfiguruj. Proszę zainteresować źródło dla pobranych danych. Co? Spocznij przesyłanie. Też. Nie rozumiem nic, kurwa. Aktywuj. O! Siemalski. A mogę jakby zmienić go i on będzie się kimś innym? Wait! O kurde, ty! Przechwytuję tego. Terminal. Przewodnik. Baton Gwin dodaje, bo... Że... No, przeczytajcie sobie. Wieżyczka automatyczna, to nie chcę. A nie reaguje prawidłowo, to super akurat. Medyczna złota rączka. Dobra, przeczytajcie sobie to. Ja nie lubię tego czytać zazwyczaj. On 3Doga słucha to, a my mamy inne rady, trzeba to zmienić. Okej.
A to co tu jest teraz? Aha, po prostu wychodzimy? Okej, okay. Czyli tędy po prostu wychodzimy, widzowie. No więc tak to, słuchajcie, wyglądało. To chciałem dla was zostawić. O, shit. O, jest wszystko uskadzone. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja tylko przypomnę o łapkę w górę oraz komentarzach o tym, żeby wpaść na przykład różne rzeczy w opisie, bo tam są fajne rzeczy. Polecam serdecznie. To by tu jeszcze. A może w sumie odlot sobie wezmę, bo to jak daję odlot, to chyba więcej mam tego, nie? Wagi, a nie. Coś było, że więcej. Wygrzew chyba. O. Dobra. Tak, wpadnijcie, obejrzyjcie tam na Twitchu, możecie, ja tam nie streamuję, ale możecie zostawić followka na przyszłość. Na Instagramie też nie wrzucam zdjęcia, ale możecie zostawić, jak będę wrzucał. No i tyle, moi drodzy, życzę wam oczywiście miłego dnia oraz miłej nocy, a my widzimy się jutro o godzinie 16, bo moi drodzy, odcinki na tym kanale są oczywiście codziennie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.